Dzień dobry, chciałbym powitać wszystkich na naszej szkolnej uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na chłopca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za swoim przewodem złączy się z narodem. 3 maja. Cóż to za data? Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nieznaczących uroczystości. Dziś żyjąc w zawrotnym tempie, negujemy wszelkie wartości, nudzą nas uroczystości, rocznice i święta. Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Zatrzymajmy się na chwilę. Witam Was, koleżanki i koledzy, na naszym kolejnym sejmiku uczniowskim. Problemem, którym dzisiaj się zajmiemy, będzie rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Niektórzy nie znają dobrze historii naszego kraju, więc dziś będą mieli okazję dowiedzieć się, jak ważne dla Polski było to wydarzenie. Zazwyczaj nas, młodych, nudzą takie uroczystości i rocznice. Ale czy prawdziwy Polak może nie znać historii swojego kraju? My, uczniowie szkoły, powinniśmy w przystępny sposób przedstawić młodszym kolegom, co działo się 3 maja 1791 roku. A cóż takiego się wtedy wydarzyło? Właśnie 3 maja 1791 roku w Polsce uchwalono konstytucję. Konstytucję? A co to takiego? Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Zawiera prawa i obowiązki obywateli. Mówi o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić w państwie, określa jego ustrój. Czy w Polsce była potrzebna konstytucja? Tak, była bardzo potrzebna. Konstytucja była ratunkiem dla Rzeczypospolitej oraz stworzyła prawne podstawy do przekształcenia ją w państwo silne i nowoczesne. To znaczy, że w XVIII wieku byliśmy państwem słabym? W XVIII wieku państwo polskie przeżywało poważny kryzys. Władza królewska była bardzo słaba, walki wewnętrzne niszczyły kraj, w rzeczywistości rządzili magnaci. Sytuację tę wykorzystywali sąsiedzi Polski. Na szczęście w Polsce znaleźli się ludzie, którzy dostrzegli zło w kraju i grożące niebezpieczeństwo utracenia niepodległości. Byli to Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małchowski oraz wielu innych. Między innymi oni byli twórcami konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucja 3 maja. Była to konstytucja postępowa jak na owe czasy. Pierwsza w Europie i druga na świecie. Ciekawe, jak to było. Wyobraźcie sobie ciepły, wiosenny dzień. Wokół Zamku Królewskiego zebrały się tłumy ludzi. Wszyscy chcieli wiedzieć, co dzieje się w sali sejmowej. Sejm obradował już 4 lata. Posłowie, kochający ojczyznę, dążyli do zmian, które uratowałyby nasz kraj przed upadkiem i utratą wolności. Do tego potrzebna była dobra i mądra konstytucja. Mości panowie, panie marszałku sejmowy, róbmy ustawę. Róbmy ją dzisiaj. Zaklinam was, najjaśniejsze stany, abyście raczyli tę nową konstytucję przyjąć. Zaś ciebie, najjaśniejszy królu, proszę, abyś najpierw na jej przyjęcie wykonał obywatelską przysięgę, a my wszyscy za tym pójdziemy przykładem. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, ja, Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, król Polski, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha, niniejszą konstytucją uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę. Mości panowie, kto kocha ojczyznę, niech idzie za nami do kościoła, aby wykonać tam przysięgę. Viva Konstytucja! Viva Król! Viva wszystkie stany!
Polakowie rozumieli, co znaczy wolność, naród, ojczyzna. A czym dla Was są te pojęcia? Zastanówcie się. Wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. Wolność to swoboda, niezależność. Wolnym jest ten, kto żyje w wolnym kraju. Wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Naród to my, Polacy, żyjący teraz. Naród to nasi przodkowie walczący o wolną Polskę. Naród to twórcy Konstytucji 3 maja. Ojczyzna moja to ta ziemia droga, gdzie ujrzał słońce i gdzie poznał Boga. Ojczyzna, bliskie słowo, czemu tak bliskie? Ojczyzna to czas dawny, ojczyzna to czas bliski. To miły dom rodzinny i matki oczy jasne. Ojczyzna to jest mowa znajoma od kołyski. Ojczyzna to my sami, to nasze młode serce. Popatrz na niebo błękitne, popatrz jak wiatr goni chmury. Wiosna zielenią tu kwitnie, jesień ma kolor purpury. Ziemio rodzinna, ziemio ojczysta. Jesteś w powietrzu, w matka dzieciom ciekawym, o latach znaczonych blizną, o wiekach chwały i sławy. Wytłumacz nam tak jak umiesz, skąd czerwień i biel sztandarów, niech ludzie żyją tu w dumie, czy taki wydał ich naród. Polska, pytasz się gdzie jest i jaka? W niewybieżonej krainie leży, w każdym wiernym sercu Polaka, co o nią walczył, cierpiał i wierzył. W szumie go głębi na starym rynku, w książce poety i na budowie, w codziennej pracy w życzliwym słowie, znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku. Jest w czerwieni maków i w białych kwiatek wiśni, w piosenkach wszystkich ptaków i w każdej naszej myśli. Opowiedz nam ojczyznę, matczynie uczę z miłości, jak ojciec w życie wprowadzaj, nie żałuj serdecznie cień troski. Zatrudzisz codziennie pracę. Myślę, że wszyscy zrozumieli, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania, czym dla nas jest ojczyzna, naród, wolność. Mam nadzieję, że to nasze spotkanie zachęciło Was do chwili refleksji nad tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Przypomnieliśmy sobie, jakże ważne wydarzenie z historii naszego kraju, które powinniśmy znać, bo przecież naród, który nie zna swej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości. Pamiętajcie o tym. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Sejmik uczniowski poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja ogłaszam za zamknięty. Dniu 3 maja, dniu nam święty. Hołd Ci należy nieść, choć dzisiaj narodu cel wytknięty, pamięć Twojej cześć. W sercach Ci trzeba wnieść ołtarze, za jasny wspomnień kwiat, który rozkrośnie niesiesz w darze z minionych dawnych lat. Święto przeszłości świętem dla nas, bo nas nie spodli wróg, czcicie będziemy po wieczny czas, tak nam dopomóż Bóg. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie, zobacz. Thank you.